I rzuciłam, pokazuję, co zakupiłam, jaki zestawik. Oczywiście, jak widzę, ja już wyjęłam z tego z pudełka, z tych oczywiście, co tam były takie te papiery, wyjęłam to wszystko, bo mówię, po co będzie tu stało, po prostu wyjęłam już ten zestaw, co zamówiłam. Zaraz oczywiście pokażę, jaki zestaw sobie wzięłam. No i, ale przy tym widzowie pokazuję widzowie gratisiki, bo widzowie do tego jak zamawiam, no to doszły, mam do tego widzowie gratis, dostałam do tego. No i pierwszym gratisem widzowie jest widzowie ten malusieńki zestawik. Jest to widzowie zestaw Lego Brickheads. I to jest o numerze widzowie 40728. Taką ma numerację i to nazywa się Brite Bomber, a po polsku widzowie bombowe barwy. I to jest widzowie z nowej serii Lego, Lego Fortnite oczywiście. Bo jak wiecie, to teraz niedawno się pojawiły nowe zestawy z Lego Fortnite. No i od 1 października można było widzowie zgarnąć oczywiście ten, ten secik, jak wydaje się, 370 złoty oczywiście, z każdej serii, nie tylko z Lego Fortnite, musi się tylko ten zestaw sobie zgarnąć. To jest w ogóle mój, będzie pierwszy widzowie Brickheads w ogóle z mojej serii, bo ja nigdy widzowie z Brickheadsów nie miałam żadnego, to będzie mój pierwszy widzowie. No i ja w ogóle widzowie, był on w ogóle wart, jakby na stronie Lego on wart, był widzowie 42,99 w ogóle, jak nie mówiłam, to teraz mówię. No i trzeba było wydać po 370, ale to już oczywiście wspominałam. To jest widzowie pierwszy oczywiście gratis, który oczywiście dostałam za zakupy. To oczywiście oczekujcie na otwieranie go i na recenzję tego zestawiku. A drugim zestawem widzowie, który bardziej chciałam niż bardziej chciałam ten gratis zdobyć, ale ten też jest bardzo fajny i uroczy. I mamy tu widzowie jakby co to jest w ogóle dziewczyna w ogóle. A drugim widzowie gratisem, no i ten to jest widzowie ten. I to jest widzowie zestaw z Lego Creator oczywiście. Jak coś to widzowie nie widzicie, ale tu ma troszeczkę widzowie uszkodzony róg, ale mi to oczywiście nie przeszkadza oczywiście. I widzowie to jest zestaw z Lego Creator o numerze 40697 i to jest widzowie dynia na Halloween. Widzowie, i tak mi się widzowie spodobało, mówię, że muszę ją widzowie zdobyć. No i mówię, gdzie mam ją. Zostałam, mówię, bo myślałam co widzowie wziąć, no i wzięłam tą dynię, bo mówię, chciałam ją, mówię, zrobić, bo jest bardzo fajna. No i ta dynia w ogóle, jestem bardzo ciekawa, jak będziemy ją w ogóle otwierać, ja będę ją składać, widzowie, wam pokażę jak ona, bo ona ma widzowie świecić ciemność, ona ma świecić i my, no ma świecić ciemność, no bardziej świecić bardziej. Bo ona widzowie ma tutaj napisane widzowie Light Brick Included, że w zestawie widzowie jest klocek, który widzowie świeci. I to w ogóle, ja nigdy nie miałam widzowie takiego klocka, który świeci w ciemności. I to w ogóle będzie mój pierwszy w ogóle z takim, jestem ciekawa jak to będzie w ogóle wyglądać, bo jak widzicie na zdjęciu to fajnie to wygląda. Ciekawe z rzeczywistości. Ale teraz spokojnie będziemy otwierać, no to wszystko oczywiście pokażę na odcinku. No i tą dynię, żeby ją było, można było zgarnąć, no to widzowie trzeba było wydać ponad, żeby dostać ją do 500 prawie złotych. Ale ona była warta jakby co, no to 84,99, to prawie 85 zł, to tak jak na taki kreator, no to spoko. No i elementów ma więcej niż ten Brickheads, bo on, ta dynia ma ponad 254 elementy, to sporo nawet. No jestem bardzo ciekawie sobie, jak widzowie będzie wyglądało to światło, bo zapowiada się, bym widziała bardzo fajnie. Jestem bardzo ciekawa jak to się, no myślę, się bardzo fajnie zapowiada, jestem ciekawa tego światła, ale to oczywiście jak będziemy otwierać ten zestaw na moim kanale, recenzować i otwierać, no to oczywiście już wtedy się przekonamy. I to jest widzowie taki drugi gratisik, który jakby dostałam, który mi widzowie zależało oczywiście, bo mi się bardziej spodobał i dlatego mówię, go mówię, wzięłam. A tym zestawem, którym widzowie sobie zamówiłam, musiałam się odsunąć, bo on jest duży. No i oczywiście wiadomo, widzowie, to jest zestaw z mojej ulubionej serii, jak wiecie, no to z Lego Ninjago. No i tym zestawem jest, widzowie, już wam oczywiście pokazuję. I już wam pokazuję, jak on wygląda. On jest trochę większy, ale to wiadomo.
I to jest widzowy zestaw. I to jest widzowie ten zestaw. Już mam sobie pokazuję, to jest widzowie ten zestaw. No trochę jest spory, aż musiałam się odsunąć, żeby wam pokazać. I to jest zestaw widzowie z Lego Ninjago Dragon Racing. I to jest widzowie zestaw o numerze 71. No 7000 1813 widzowie, to jest widzowie do dziennia wilczej maski widzowie. Wzięłam i sobie ten zestawik, bo się wtedy jak brałam, no to się bardzo opłacało go. Widzowie, no i mówię, no. No i tak, bo powiem wam, że bardzo klimat widzowie pasuje w sumie do tej widzowie, bym chciała dyni w ogóle klimatycznie, bo klimatycznie w ogóle pasuje do tej dyni. No to mówię, będzie. No i widzowie, no oczywiście oczekujcie na recenzję tego dojo cienia. I w sumie to mi sobie będzie mój pierwszy taki dla złoczyńców Ninjago w ogóle taki secik, bo tak to wszystkie prawie sety to są w sumie takie, wiecie, dla ninja, a dla złoczyńców będzie to dojo. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać, no więc nie mogę się czekać oczywiście otwierania tego zestawu i składania oczywiście jego. Wszystko inaczej się wam pokaże, jak będziemy go recenzować, bo teraz nie będziemy recenzować zestawu oczywiście, tylko ten, ale to jest ten set, który sobie widzowie zamówiłam. No i nie mogę się czekać widzowie otwarcia. Oczywiście sobie go tutaj wezmę go tak, widzowie. No jestem bardzo ciekawa, ale w sumie nawet się klimat wziął naprawdę, wam powiem naprawdę w tą dynię, bo w sumie wiecie, co się zbliża niedługo. Jak jest dnia taka, no to wiecie, co się zbliża. To akurat do tego klimatu w sumie to dojo pasuje oczywiście. No i oczywiście oczekujcie na otwierania. No w sumie zakończyłam, bo w sumie co tu mówić. Oczywiście oczekujcie na te trzy sety, oczywiście na recenzję. Na to oczywiście piękne dojo, czyli nie oczywiście oczekujcie. Oczekujcie oczywiście na tą oczywiście dynię halloweenową. I zapiana, oczywiście oczekujcie na tego też brickheadze z Fortnite, jak będę go oczywiście składać. Sobie to oczywiście dłożę. Nie przedłużając widzowie, ja się z wami żegnam. Widzowie, oczekujcie na recenzję tego zestawiku i tamtych pozostałych. To ja się z wami oczywiście żegnam. Dajcie łapkę w górę i słuchajcie dobre chęci. Zawsze na TikToka, Instagrama oczywiście. No to nie przedłużając. No to na razie.